Dzień dobry, dzień dobry. Portal Games, Planszówki TV, witam serdecznie. Ty tu jesteś? Jestem tu w telefonie swoim. Proszę Państwa, dzisiaj się dzieje wielkie zamieszanie w Portal Games, ponieważ wysyłamy Godfathera polską edycję do wszystkich sklepów oraz wszystkich, którzy zamówili w przedsprzedaży od nas bezpośrednio. I uwaga, teraz się chwalimy za wszystkich, którzy... Czy Pan się ten skadrował w ogóle? Taki gigantyczny zarąbisty plakat, czy go pięknie widać? Każdy nasz fan, który zamówił u nas, dostanie taki plakat do powieszenia. Ja dostałem też jeden, mimo że nie zamówiłem tej gry, ale po znajomości dostałem. Będzie wisiał ładnie w antenie, zobaczcie to na jednym z naszych filmów docelowo. No i cóż, Godfather trafił do sklepu. Ja gdzieś tam, kto mnie przegląda na Facebooku, to widział. W piątek, niestety nie wygrałem. W sobotę zmasakrowałem przeciwników. W niedzielę zmasakrowałem przeciwników. Czy nauczyłeś się grać w końcu w tą grę? Niestety w poniedziałek potem znowu przegrałem. Więc tam są cztery rozgrywki przez 4 dni pod rząd. 2 zwycięstwa, 2 przegrane. Tylko się dodaje, że w tych przegranych byłem drugi. Czyli też nie było jakby tragicznie. I kurczę, no i zupełnie wciągnąłem się gdzieś tam na moim prywatnym Facebooku, można zobaczyć pomalowane figurki. Widziałeś moje ładnie pomalowane? Prześlicznie. Widziałeś je? Czerwone, jak. A ten jeden z tych gości, nie wiem czy wiesz, że to jest zrobiony jest na podstawie ilustracji, a to ilustracja jest na podstawie właściciela firmy Kulmior Not. To jest pan David. Wiem, że tam jest jeden Eric Lang. Tam jest Lang, ale tam też jest właśnie pan David i ja gram panem Davidem, sobie gram. Więc wszystkim bardzo serdecznie się polecamy z Godfatherem. Będziemy w niego grywali, gdzie się będzie dało na konwentach i różnych innych piątkach i takich innych historiach. I jeszcze raz, wszystkim dziękujemy, którzy mówili od nas. Takie piękne Godfathery właśnie do Was jadą. I zachęcamy, żebyście udali się teraz do sklepów swoich ukochanych i tam kupowali Godfathera przez zarąbista gra Area Control. Bardzo prosta, bardzo fajna. No i jedziemy z pytaniami. Zadajcie masę pytań jak zwykle, 32 pytania. Nie wiem, czy damy radę wszystkie. Czy wszystkie damy radę odpowiedzieć, ale spróbujemy. Jedziemy? Dajesz. Marcin Wiatrak. Dzień dobry, do 3 razy sztuka. Czyli że Marcin myśli, że zdawał pytania kilka razy już i że nigdy nie zdążną. Ale teraz zdążną. Co dalej z osadnikami? Czy Słowianie, czy Marsjanie, czy więcej kart dających Uber Kombosy? Najbliższy dodatek jaki będzie, to będzie dodatek tak zwany pakiet imperialny, czyli 50 kart, czy tam 50 jest? Nie wiem, 50 kart jest w takim dodatku. Takie małe 50? Tak. I tam będą karty do różnych frakcji z nową pewną mechaniką, której jeszcze nie zdradzamy, jeszcze to jest nieogłoszone. A nowa frakcja w przyszłym roku dopiero będzie. Nie będą to na pewno Słowianie. Wielokrotnie o tym opowiadaliśmy, pisaliśmy artykuły. No było o tym tysiąc razy gadane, że gra ma 13 wersji językowych. Brazylia, Korea, Japonia, no jakby w całym świecie. I całym szacunkiem dla Polaków i Słowian, i Czechów i innych. W Japonii nie zapadają, że to są Słowianie i to nie jest jakby fajne. Więc my będziemy szli w takie ultra klasyczne, tradycyjne, potężne kultury, które są znane w całym świecie, tak jak byli Atlantydzi, tak jak byli, to są takie kultury, które są znane doskonale z różnych legend, mitów i tak dalej. Będziemy szli w tym kierunku bardziej niż w kierunku Słowian czy innych historii. Marsjan nie będzie na pewno. Więc to odpowiedź na to pytanie, mam wrażenie. Dawid nas zapytuje, czy nie uważacie, że sytuacja z Innis to swego rodzaju wasza porażka. Uważamy, że jest to po części nasza porażka. I to, że my teraz mówimy, że nie mamy plików od Matago, to już to nie jest nasza wina, ale no jakby oczywiście jest trochę wstyd i to jest, uderza troszkę w portal. Ja mogę tylko powiedzieć, że mam informację od wczoraj, że wreszcie się tam coś na tych łączach poprawiło i że wreszcie się nawiązał jakiś mądrzejszy kontakt, nie wiem, tam ktoś inny się chyba pojawi na łączach, więc myślę, że Innis się wreszcie rozwiąże pozytywnie, ale przyznaję, że no jakby my cały czas informujący was, że gra jest prawie, że gotowa, nie gotowa, bo jakichś plików brakuje, to trochę wstyd. No. Taka sytuacja jest. Łukasz nas zapytuje, czy macie jakieś przecieki na temat dodatku do Godfathera? No nie, jeszcze nie mam żadnych takich przecieków. Na razie gra ukaże się dopiero jutro, jest oficjalna premiera na całym świecie. W Polsce, w Ameryce, we Francji, wszędzie. Jutro jest dopiero premiera. I pyta się nas także, Łukasz, jak jest z dodatkami, które tworzycie do gier nie swojego autorstwa? I czy trudno uzyskać zgodę autora i tak dalej. Czyli on na przykład mówi, że wyszła gra Dziedzictwo, albo wyszła gra Cry Havoc i portal wydaje dodatek. To jest normalna, standardowa rzecz w branży, tak samo jak na przykład jest gra o tron karciana i Eric Lang nie wymyśla tych wszystkich kart, które potem wychodzą co 2 miesiące w armii paka, tylko to jest zespół FFG, który to robi. Więc jest tak, że z autorem się podpisuje umowę na wydanie gry bazowej, wydawca ma prawa do tej gry bazowej i potem wydawca sobie te dodatki robi albo sam, albo z autorem, albo sam autor je robi, tak by to już potem zależy, kto te dodatki chce robić. Ale generalnie jest tak, że zawsze autor robi grę podstawową, i prawa do tej linii są po stronie wydawcy. Wydawca może potem robić sobie co sobie żywnie podoba. Niezależnie jak tam z tymi kontraktami jest opisane, tak jak mówię, na przykładzie Erika Langa, no on nie robi tych wszystkich dodatków do Call of Cthulhu i do Inwazji i do innych rzeczy, tylko inni ludzie już potem to robią.
Jakub nas zapytuje, w ogóle to jest ciekawe, pozdrawia nas trzech. Jakub, Jan, Franciszek, Raszka. Super. Pozdrawiamy. I on nas zapytuje, on już wyczytał, że w early launchu czeskim będzie The Press Martian, będzie unikatowy scenariusz i zapytuje, czy to będzie także w polskiej wersji. Oczywiście tak będzie. Będzie przez 2 tygodnie, będzie premiera tylko w sklepach Brick and Mortar, czy w sklepach takich fizycznych, nie online. Przez 2 tygodnie będzie dostępny tylko właśnie scenariusz, który będzie specjalnie na tę okazję zaprojektowany. On już jest zaprojektowany. Ty w niego grałeś. To prawda. Grałeś. Strasznie go Marian nie skończył. Ale... Bardziej niż ja? On się tak starał, tak muszą miał tak pechowe rzuty, muszę przyznać nawet. Nie, ja nie wyciągnął tego. Paweł nas zapytuje, na ile lat w przód macie zaplanowane rzeczy, dodatki do First Martians? No, w sensie, że kaczmar? Tak. Nie jest tak, że mamy na lato do przodu. Ja mam masę... Ten słynny zeszyt pełen różnych pomysłów, notatek i tak dalej, historii na scenariusz i tak dalej. Tego jest sama masa, ale to nie jest tak, że mam jakiś mega plan, bo ta gra musi być pierwszym sukcesem. No jeśli się okaże, że nie będzie sukcesem, to ten cały zeszyt jest na nic. Więc nie mam jakiegoś takiego mega planu rozstosowanego, że w październiku się zdarza to, a w listopadzie to, a w lutym to. Zależy jak będzie feedback od fanów, zależy jak będzie zapotrzebowanie. To co już widzimy, co już jesteśmy zaskoczeni, co w firmie debatujemy i ja jestem osobiście przerażony. Ja tą grę robiłem przez 3 lata. A wygląda na to, jak się patrzy wątki na BGG, że ci goście właśnie tą grę kończą już przechodzić. Niektórzy w ciągu jednego dnia potrafią po 11 razy zagrać. Ja wczoraj dostałem tweeta znowu od jednego z fanów tej gry już i właśnie przysłał informację, ile zagrał rozgrywek. Ma zagrane połowę singli i całą pierwszą kampanię, czyli zostałem już połowę gry, już sam ograł, zostałem już tylko połowa gry i ta gra jest na rynku tygodnia. Więc jestem przerażony, jak intensywnie fani w tą grę weszli, jak bardzo po prostu, jak już ogarnęli to grają non-stop. Jestem tym przerażony. Najwyraźniej będę musiał produkować więcej misji i scenariuszy niż się spodziewałem. Zobaczymy. Więc nie ma takiego overall planu podboju świata, tylko jest po prostu masa pomysłów w zeszycie moim. I zależy jak będzie zapoczęte, jak będziemy te scenariusze tworzyli. Na razie widzę, że ci, którzy w tą grę weszli po prostu masakrycznie. Zacznę długo odpowiadać na to pytanie, nie? Paweł zapytuje hipotetycznie, gdyby portal zdawał się wydawać A Song of Ice and Fire od Kill Me Your Note, jaka będzie SCD? No, nie mam badego pojęcia, to są w ogóle jakby na razie zupełnie nic się na tym nie zastanawiamy na razie. Veron, czy jest szansa, aby aplikacja do pierwszych marcin miała więcej informacji podczas gry? Chodzi o to, żeby obliczała, ile będziemy mieć na daną rundę energii, tlenu, żywności. Nie ma takich planów, ponieważ z różnych efektów kart, na przykład malfunction kart, albo z shadow tokenów, no różne takie historii, te statystyki na planszy się zmieniają. I dla ciebie o wiele łatwiej jest przesunąć kostkę na planszy, ok, to straciłem energię o 1, niż brać telefon, wchodzić, rozdział energia, minus 1, jakby to jest więcej roboty, więc nie. Apka służy tylko się do wydarzeń i nie ma planów, żebyśmy do apki wbijali to, co jest na planszy, żebyśmy potem mogli to odbijać z tej apki. Nie. To, co macie na planszy, takie było od początku założenia i tego nie będziemy raczej wymieniali, chyba że będzie jakiś bardzo duży, bo zapotrzebowanie społeczne. Na razie dzisiaj się pojawi nowa aktualizacja. Dzisiaj tak jest. Dzisiaj się pojawiłem. Zapraszam wszystkich, którzy grają w First Martian, żeby sobie ściągnęli nową wersję na PC, na Androida albo na iOS-a. I tam pojawiło się kilka usprawnień zaproponowanych przez użytkowników na BGG. Więc jak zwykle portal pokazuje, że słucha fanów i słucha, co ludzie mówią. I te propozycje, które fani tam zgłaszali na BGG, część z nich już jest zakodowana i wprowadzona. Ta już działa tak, jak sobie życzyliście. A kody siedzą i cały czas dalej poprawiają. Więc jakby. Jak zwykle, jeśli macie jakieś pomysły, zawsze nam przesyłajcie, bo my słuchamy was bardzo uczciwie. Bartek nas zapytuje, najdziwniejsze ciastka, jakie jadłem, to... Ja tak wziął mnie zaskoczenia. Słuchajcie, mieliśmy ciastka kiedyś przez jednego fana przywieziony z Indii. To był fan, on na portalką psiął. To był taki, kojarzysz go? Kardik jakoś tak się mówi, nie? Więc miałem ciastka z Indii. Nie, ale to mi się wszystko zaczyna zlewać w jedno takie duże ciastko, które... Na pewno takie te strzelające, co byśmy ostatnio mówili. Oreo strzelające też były tylko wyjechane w kosmos. Moje dzieci, bo one przyjęły to ciasteczko trochę, a to było Oreo. Więc wyżarły wszystko to, co strzelało i zostałem z tymi czarnymi kawałkami. Dzieciaki. Możesz wybrać tylko jedną kartę walki w drafcie Blood Rage'a, którego boga będzie to karta. O, ja nie pamiętam tych kart na ten. Ty pamiętasz Blood Rage'a na tyle dobrze, żeby to, na to potem powiedzieć? Możesz wybrać tylko jedną kartę walki w drafcie Blood Rage, którego boga będzie. Podać nazwę karty, no, czy no. Nazwę boga? No, tak to jest napisane, bo którego boga będzie to karta. Tora oczywiście. Mhm. Co to robi? To jest ten T+6, to takie silne? Znaczy Tor ma parę różnych rodzajów kart. Więc może to być jakaś łaska Tora, czy jakaś potęga Tora.
ale jakby nie wiem właśnie, czy o to chodzi. Jesteśmy nieprzygotowani, bo my naprawdę robimy pozna live'a tak w zupełności. Widać bardzo dobry kontakt z Erikiem Langiem, czy będzie jakaś koprodukcja. No Bartku, jest to już ogłoszone, że wyjdzie gra Erika Langa i Ignacego Trzewiczka w jakimś najbliższym czasie. Tylko ona jeszcze jest tajna, ale to już było gdzieś zaspoilerowane, będzie taka gra i będzie super. Dlaczego jest tak mało dobrych gier o tematyce podróży w czasie? Mam wrażenie, że nie jest tak jak mówisz. Ja słyszałem o kilku dobrych grach, chociaż grałem też kilka kiepskich, przyznaję. Z Matagotu była taka słynna gra Utopia? Coś było takiego może. Podobno bardzo dobra gra. To jest trudny temat generalnie. Ja grałem w kilka kaprawych gier faktycznie, ale wiem, że też jest kilka dobrych. Łukasz nas zapyta, ja znowu o Inie, zapewne nic w temacie się nie zmieniło. No właśnie troszeczkę się zmieniło, troszeczkę mamy do przodu. Czy pojawi się w tym roku? To zaczyna być ciężkie, nie wiem, ale wiem, że wreszcie mamy nawiązany jakiś kontakt z kimś, który odpowiada na maile. Brawo! Piotrek zapytuje, jaka jest data premiery Alien Artifacts oraz Cry Havoc Aftermath? Essen, czyli koniec października, czyli dokładnie 26 października. W Polsce i w Niemczech. Przemek, nasz przyjaciel z Łodzi, zapytuje. Kiedy możemy się spodziewać zapowiedzianego na okres wakacyjny prezesa listy dotyczącego tajnego projektu szanownego prezesa i pewnego Erika? Chyba to przenieśliśmy na Essen jednak. Mamy niegotowego covera i akcent to zrobić na wypasie, ładnie pokazać. Tomek nas zapytuje, jakieś newsy odnośnie Zombicide. Zombicide, mam wrażenie, że się tłumaczy i on tak się tłumaczy jak krew z nosa i że nie wiem, nic mogę. Nie, jest dużo do tłumaczenia tak naprawdę. No, ale też to już tak długo robimy. Ale to jest taka, też dalej to jest duży projekt. Tutaj nie wiem, nie chcę zmyślać. Marcin zapytuje, czy ma ktoś na sprzedaż pierwsze wydanie portal Magazyn Gier Fabularnych? Na sprzedaż? Pierwszego szukaliśmy ostatnio, nie? Nie chcę? Właśnie. No bracie, no drugi bym ci znalazł, no ale pierwszego nie. Pierwszy też był. Pierwszy nie, ten jeden jest mój, to tego jest nie na sprzedaż. Proszę się przypomnieć na maila, poszukamy. Może się coś znajdzie. Michał Macura. Witam pana prezesa. Witam serdecznie panie Michale. Kiedy można się spodziewać pierwszych Marsjan w sklepach? Mam wrażenie, że premier jest przewidziana na koniec sierpnia, początek września, nie? Tak jest. Mnie ciekawi, ile gier w swojej kolekcji posiada pan szef Ignacy. Czy 500, czy 700, czy nawet już nie liczy? No nie liczy, ale nie dlatego, że mam tego tak dużo, tylko ja mam dość skomplikowaną kolekcję. Mam x gier ileś, nie wiem ileś gier mam w domu, które gram z moją żoną oraz z moimi dziećmi. Mam ileś gier w naszym pokoju do After Hours, które gram z moimi przyjaciółmi z firmy po godzinach i to jest też cały regał gier. Mamy cały osobny pokój gier, które są do zagrania, które jakby formalnie jestem ja właścicielem, ale jakby nigdy w nie grałem i tego jest tak pół pokoju gier, które kiedyś pewnie zagramy. I że nie wiem. Ile masz gier ty? Nie wiem, nie liczyłem. Nie wiem. Ja nie mam dużo gier, ja jestem dość wybredny, jeżeli chodzi o gry. Z jakieś 50 może mam. Ja też nie mam dużo gier, właśnie to nie jest tak, że 50, bo ja na co pół roku na pionku pozbywam się bardzo dużo gier i je sprzedaję za bardzo niskie ceny. Więc ta moja taka kolekcja prawdziwa jest dość taka ograniczona. Ale nie wiem, ile tego jest. Rafał nas zapytuje, jak sytuacja z detektywem? No bez zmian tutaj leży, jak w zeszłym tygodniu pokazywałem i na razie się na pewno nie zajmujemy. Na razie artefakty, na razie Aftermath. Na razie dodatek do Settlersów, na razie First Martians, jakby jest dużo roboty. Marcin nas zapytuje, dzień dobry. To było kiepskie pytanie. Troszkę nie jest najlepsze. Kiedy można oczekiwać nowej rasy dosadników w przyszłym roku? Patryk. Panie prezesie, jak ta pięciątka ulubionych gier? No tutaj leży generalnie na szafie to miejsce. Co? No jest. Uśmiech się do kamery. Chodź to, bo ja jestem brzydki. A ma, rzeczywiście. Proszę Państwa, ona tutaj jest. Naprawdę ją zrobiłem, przygotowałem i wszystkie tutaj są podane rzeczy, tylko że no nigdy nie ma czasu to nagrać. Teraz to zgubisz, bo zmienisz miejsce. Dawaj to. Ona jest, tylko się nie ma czasu nagrać. Na jakich imprezach w Polsce można się w tym roku Was spodziewać jeszcze? Falcon. Falcon na pewno. Pionek. W listopadzie, tak? Pionek, ostatni weekend listopada Pionek, Falcon też jest chyba w listopadzie i Essen. I tyle, mi się wydaje. No. Czemu w Polsce jest jednak logo Godfather, a nie Ojciec Chrzestny? To jest jakieś strasznie skomplikowane kłótnie z Paramount Pictures i z niejasnych tam powodów nie wyrazili zgody na logo Ojciec Chrzestny. Więc mamy The Godfather, Imperium Corleone, decyzja Paramount Pictures.
trudno powiedzieć, jakby to troszkę sobie sami szczerze w kolonę mi się wydaje, bo gdyby to pisał ojciec chrzestny, to byłaby większa sprzedaż i większa popularność tego brandu, no ale takie decyzje, biznes, biznes. Marcin nas zapytuje, witam prezesa. Czy ten wątek trwa? Trwa. Czy jest pomysł na kolejny dodatek do 51 stanu? Tak jest, jest to pomysł wymyślony przez naszą ukochaną tesarkę Asię i po wakacjach będziemy to intensywnie testowali. Ona teraz jest na wakacjach i testuje w swoim gronie. Jak powstanie oficjalnego faktu do Neurosimy hekty 51 stanu? Do 51 stanu w ogóle fakt nie powstaje, nie wiedziałem, że jest taka inicjatywa, że jest taka potrzeba, a fakt do Neurosimy hek zbudł tutaj wczoraj Michał Oracz, zobaczycie to w nowym informancie, my nagrywałeś, prawda Michał tutaj? Więc zobaczysz, że był, że to nie ściemniamy i gadaliśmy o tym nowym faktu i zdaje się, że jest jakiś przełom. I jaka będzie kolejna armia do Heksa i kiedy mniej więcej planowana premiera? I to jest słuszne pytanie, że ja sobie zrobię notatkę teraz właśnie, na Państwa ponosi oczach, że my musimy to Polsku zacząć ogłaszać. Nowa armia. W sierpniu będzie ogłoszenie. Bo ona jest, faktycznie Michał już ją prawie że skończył i czas by to ten zrobić. Dlaczego Marcin odszedł? No nagrywaliśmy cały osobny filmik na ten temat, było pożegnanie, łzy i tak dalej. I Marcin generalnie pracuje w firmie teraz, która się mieści w Krakowie, ponieważ Marcin pracuje w Krakowie, czy mieszka w Krakowie i zapadła decyzja, że jednak będzie pracował w firmie, która mieści się w Krakowie, a nie na Śląsku. Kamil zapytuje nas, co dla Ciebie jest najtrudniejszą częścią tworzenia gier? Tworzenie gier. Kamil, to jest pytanie w bardzo złym timingu, chociaż no, chyba najgorszy timing był jakbyśmy w Poznaniu na Perkonie, jak był na tym Game Designers. Ja byłem naprawdę hiper przemęczony i właśnie na pytanie, czy lubię robić gry, odpowiedziałem, że nie, nienawidzę tego. Teraz jestem troszeczkę bardziej wypoczęty, ale generalnie no, to jest ogólnie jeden wielka męka. Jakby nie polecam naprawdę. Naprawdę nie rozumiem wszystkich młodych ludzi, którzy chcą być Game Designerami. Rafał nas zapytuje, czy myśleliście może o dodaniu jakiejś ścieżki dźwiękowej do aplikacji pierwszych Marsjan? Tak, będzie to w jednym z update'ów. Na chwilę obecną mamy sound effect, czyli ping, 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 a jeszcze tam będzie ambientowa muzyczka i jesteśmy na etapie dogrywania tego. I czy wiadomo coś więcej na temat Rising 5? Czy szata graficzna zostanie 100% odwzorowana? No, gdzie ten Rising 5? Zresztą to oni go pokazywaliśmy. Dokładnie będzie wyglądał to jak oryginał. Przepiękne ilustracje Vincenta Dutreita. Bardzo fajna gra. Nie będę będziemy zaczęli o niej o wiele więcej opowiadać, bo jej premiera jest chyba na jakiś październik szykowana. Takie świetne wrażenie. Świetna gra familijna. Bardzo serdecznie polecam. I szata graficzna będzie oryginalnie zachowana z grafikami Vincenta Dutreita. Przemek nas zapytuje, kiedy kolejne mini dodatki do Robinsona? Przemku, a dejrzysz z tymi... Cały pakiet teraz ma dostępny. Ja mam wrażenie, że ja coś tam nowego wymyśliłem. I to dałem do... Nie wiem, gdzie to się produkuje. To musicie wiedzieć, że to jest tak, że jak ja wymyślam jakąś rzecz, to daję to tam, gdzieś. I to potem trafia do ilustratora, trafia do Maćka albo do Multideja. Potem trafia do maszyny drukarskie. I jakieś 8 miesięcy później ja dostaję jeden egzemplarz, że to oni to zrobili. Więc nie mam pojęcia. Wiem, że więcej rzeczy wymyśliłem, niż jest w sklepiku. Ale kiedy to będzie w sprzedaży, kiedy będzie w produkcji, nie mam pojęcia. Dariusz, witaj Trzewiku. Dariusz miał wczoraj urodziny. Tak, to prawda. 100 lat, 100 lat, niech żyje Darek nam. Więc taka jest historia. Czy w planach jest grudniowy pionek? Darku niestety nie będzie grudniowego pionka, gdyż będzie listopadowy. Bo nie przenieśliśmy termin z grudnia na listopad i będzie on 25 listopada. 25 listopada widzimy się wszyscy, moi drodzy, w Zabrzu na gigantycznym pionku. Dziesięciolecie pionka, wielka, wspaniała impreza. Marcin nas zapytuje, czy będziecie w tym roku na Polkonie, który odbywa się w Lublinie. Niestety nie będziemy na Polkonie, który odbywa się w Lublinie, bo my generalnie rzadko na Polkony w ogóle jeździmy. Polkon to jest impreza bardzo mocno literacka, o literaturze, raczej mało o grach i będziemy się w Lublinie skupili na Falkonie. Kiedy kandydatek do Robinsona? Kiedy? W przyszłym roku. W przyszłym roku będzie duży dodatek do Robinsona. Michał mnie zapytuje, kiedy jakiś inny temat zapraszam do Podziemi 2? Od początku sierpnia startujemy z promocją. Premiera tego produktu, zapraszam do Podziemia 2, jest na koniec sierpnia albo początek września. On do nas już leci, płynie w sensie. Już w sensie jest zrody, jest wydrukowany. I ostatnie pytanie, jeśli tu się dobrze wszystko wczytało. Jakub nas zapytuje, czy są jakieś newsy o detektywie. Jakubie, tak jak powiedziałem, jest to przewidziane na przyszły rok dopiero premiera, a w tym roku mamy Godfathera, mamy First Martians, mamy zapraszam do Podziemi 2, mamy Morze Chmur. To wczoraj nasz dział marketingu ogrywał. Kto w ogóle to wczoraj wygrał? Ja, Kuba i twój syn. Mój syn właśnie wyjdzie do domu, wrócił smutny. Chyba go zwaliście. Diamant, Rising 5, Bloodborne, Alien Artifacts,
Aftermath, like... Tyle o mnie rzeczy, więc jakby detektyw naprawdę jest na przyszły rok, to nie rzecz na teraz. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie kolejnego wydania Planszówek TV. Bardzo dziękuję wam za wszystkie pytania. Kłaniam się nisko, pozdrawiam się serdecznie. I państwa też pozdrawiam oprócz siebie. I dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy zamówili Godfathera przed sprzedaży. Dziękujemy za zaufanie. Gra Erika Langa nie w kij dmuchał. Polecamy się i widzimy się za tydzień. I to jest moment, kiedy musisz wstać i to wyłączyć. A czy tam, bo ja nie zdążyłem zajrzeć, czy po poprzednim filmikiem, jak się uderzyłem w łokieć, czy były jakieś wyrazy podtrzymania mnie na duchu? Chyba nie. To było.